bardzo się cieszę, że udało mi się odjechać już na drugim podjeździe na pierwszej rundzie i stopniowo z rundy na rundę powiększałam swoją przewagę. Byłam dobrze przygotowana na Mistrzostwa Polski, dlatego taka różnica na mecie. Adrian, co się stało, że nie udało się dotrzeć do mety? Przed startem naprawdę czułem się wyśmienicie, myślałem, że to będzie naprawdę mój dzień, ale nie wiem z jakich przyczyn, ale po połowie okrążenia nie mogłem oddychać. Czułem się, jakbym miałem 10% tlenu dostawał z tego, co wdycham. Nie sądziłem, że tak od samego startu derwy rwali. Szczególnie, że na początku rundy spadł mi łańcuch i dużo czasu straciłem na założenie go. Od trzeciej rundy już starałem się jechać spokojnie, uważać na zjazda, że nie zaliczy żadnej wywrotki. Uczucia, cieszę się bardzo, że zrealizowałam to, co było moim celem. Cichym, no nie mówiłam o nim, bo wiedziałam, że będzie ciężko. Z Anią Szafraniec, z Kasią, która zawsze jest mocna na Mistrzostwach Polski. No i to się potwierdziło. Miałam na to nadzieję, wiedziałam, że jestem mocna, ale bałam się, że to nie będzie ten dzień. Cieszę się, że wytrzymałam. Ale tylko i wyłącznie ze względu na kibiców. Oni dali mi siłę. Dziękuję. No, dzisiaj ewidentnie nie był mój dzień, nie moja pogoda. Także tylko trzecie miejsce, a może aż trzecie. Jest medal z Mistrzostw Polski, także nieźle. Jechało mi się dzisiaj bardzo dobrze. Na ostatniej rundzie niestety złapałam kapcia. On kosztował mi parę dobrych minut, ale jestem zadowolona, że udało się dowieść drugie miejsce. Jechało mi się dobrze, ale było bardzo gorąco. Wyścig nawet bardzo długi, jak na te warunki. Udało mi się pokonać Marka Ganińskiego, co moim zdaniem jest wielkim wyczynem, bo był dzisiaj bardzo mocny.